dwie kondygnacje, najnowsze wyposażenie i wiele pomysłów na wykorzystanie nowo wyremontowanej świetlicy w Elizówce. W niedzielę 7 września wójt gminy Niemce Krzysztof Urbaś, proboszcz i lokalni samorządowcy uroczyście otworzyli obiekt. Bardzo się cieszę, bo jest to miejscowość, która bardzo szybko się rozwija. Tu przybywa wielu mieszkańców i przybywać będzie. A ten obiekt naprawdę bardzo, bardzo był oczekiwany przez mieszkańców i widzimy dzisiaj tą radość. I to jest taka radość naturalna, bo wreszcie będą mogli się spotykać i w niedzielę, i w święta, i właśnie też tak w takich potrzebach własnych, organizacyjnych, stowarzyszeniowych. Przede wszystkim musieliśmy środki na to przeznaczyć, więc dzięki mojej koleżance i kolegom, wszystkim z Rady Gminy, w budżecie została uwzględniona ta kwota, która była nam potrzebna na remont. No i zadecydowali, że jednak warto. Już podczas oficjalnych wystąpień zapowiadane były działania świetlicowe. Na piętrze powstanie inkubator kulturowy. 26 września odbędą się warsztaty kulinarne. To nie jedyne plany. Mamy różne koncepcje, prawda? Tutaj myślimy nad wykorzystaniem poszczególnych grup wiekowych, od tych najmłodszych po seniorów, gdzie jakieś tam spotkania, żeby tutaj umilić, ulepszyć, po prostu całą tą, po prostu zintegrować się. Remont aktywnie wspierali mieszkańcy Elizówki. Zostali nagrodzeni na uroczystej mszy świętej i na oficjalnej części uroczystości. Wiele prac zostało wykonanych przez mieszkańców, jak zerwanie podłóg, rozebranie pieców, wyposażenie, zakup krzesełek, mebli, oświetlenia, wertykale. Elizówka to miejscowość nie tylko osób starszych, ale też wielu młodych małżeństw z dziećmi. Miejscowość się rozwija, bardzo dużo mieszkańców z każdym rokiem przebywa, młode małżeństwa z dziećmi, oczekiwania są duże także pod tym względem, co świadczy i chociażby ten plac zabaw, który niedawno był otworzony, a dzisiaj była mowa o przedszkolu tak bardzo potrzebnym dla tej społeczności. Zapraszać swoich znajomych. Gmina Niemce już realizuje kolejne plany. W Elizówce rozpoczyna się budowa kanalizacji. Ma powstać przedszkole. Te i inne projekty będą realizowane ze środków gminy i dzięki wsparciu z funduszy unijnych. Nasza gmina w każdej miejscowości ma po kilka, a czasem kilkanaście zadań wykonane w ciągu 4 lat. Więc te środki, które przewidujemy, będą z dofinansowaniem do 85%, pozwolą nam na to, aby dalej inwestować i spełniać te najpilniejsze oczekiwania naszych mieszkańców. Na nieoficjalnej części otwarcia był koncert Dysowiaków. Zaprezentował się też zespół ludowy z Ciecierzyna. Tańczyły i śpiewały dzieci z zespołu szkół oświatowych w Ciecierzynie. Na imprezie pojawiła się ochotnicza straż pożarna. Były potańcówka, atrakcje dla najmłodszych i poczęstunek dla każdego uczestnika święta.